Siemanko, z tej strony Skubany i dziś mam dla Was kolejny poradnik, tym razem szczegółowo omówię Wam pojazdy przeciwlotnicze. Zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie oczywiście od roli pojazdów przeciwlotniczych. Wydaje mi się być ona dość oczywista, a jest to, tak jak możecie się domyślać, niszczenie wszystkich pojazdów latających takich jak samoloty, helikoptery czy kanonierka. Oczywiście dla tych bardziej wprawionych w boju może też być to niszczenie pojazdów pancernych, jak i piechoty oraz jeepów. Przejdę teraz do omówienia HADA. Na czerwono zaznaczyłem Wam stan techniczny pojazdu pokazywany w procentach. Na niebiesko stan amunicji naszego pojazdu, jak i również to, ile mamy jeszcze pozostałych pocisków. Na zielono czas, w jakim zostaną uzupełnione kolejne pociski. Na żółto stan gadżetu, jaki mamy pod X-em, czyli zasłona dymna bądź osłona aktywna. Tutaj na żółto panel celowania. Na czerwono stan gadżetu X, tutaj będzie nam się też pokazywało jego czas odnowienia w sekundach. Na zielono stan działka i można powiedzieć, że dalekomierz. Oraz na niebiesko kąt, na jaki się patrzymy, czyli po prostu kierunek, w jakim patrzymy. Teraz, kiedy znamy już podstawy, możemy przejść do konkretów takich jak uzbrojenie. Pierwszym elementem uzbrojenia, jakie będziemy mieli w pelotce, to działko 20 mm, które jest dość dobre, ale do czasu, kiedy oczywiście odblokujemy działko 30 mm. Jest w stanie zniszczyć każdy pojazd w 6-7 sekund. Działko 30 mm, tak jak mówiłem, no bardzo, bardzo przedobrzona sprawa. 13 tysięcy punktów wystarczy, żeby praktycznie móc dominować na serwerach. Działko 30 mm będzie niszczyło większość pojazdów latających jedną serią, natomiast nadaje się ono też świetnie do niszczenia piechoty, jak i pojazdów lądowych, bardziej tych lekkich lub po prostu transportowych. No, wydaje mi się, że działko 30 mm to stanowczo przesada w pelotkach, w szczególności, że no mówię, nadaje się ono do niszczenia wszystkiego i według mnie powinno zostać jak najszybciej znerfione. Kolejnym elementem uzbrojenia, czyli rakiety typu Heatseeker, to rakiety ciepło-czułe, wystrzeliwane w kierunku ciepła. Mamy je na start 4, odblokujemy je od razu na początku, czyli nie musimy się o nic martwić. Tak jak mówię, będzie dobrze się z nimi grało, dopóki nie odblokujemy kolejnych rakiet. One zabierają 20-25% i są w porządku. Kolejny typ rakiet, odblokowany za jedynie 8 tysięcy, to rakiety radarowe pasywne. Charakterystyczną dla nich cechą jest to, że po wystrzeleniu takiego pocisku musimy się za nim kierować. I tu się na moment zatrzymam. Nie jest to pocisk typu strzel i zapomnij, tak jak w przypadku Heatseekerów, tylko tutaj musimy ten cel utrzymywać. Mam tutaj na myśli, cel musi być cały czas w polu naszego celownika, tego okrągłego celownika oczywiście. Rakiety pasywne będą dobre, dopóki nie odblokujemy rakiet radarowych aktywnych, czy też po prostu radarowych, tak jak są nazwane na battle logu. One zabierają około 20-25%, tak samo jak Heatseekery, dlatego nie wiem, czy nie lepiej po prostu grać z Heatseekerami i nie martwić się o nic. Tutaj fajnym i ciekawym aspektem są flary, bo flary nie będą działały w przypadku tych pocisków na bliskich dystansach, ponieważ pojazd, do którego strzelamy, musi się znajdować dość wysoko, żeby flary zadziałały. No i ostatni typ pocisków, radarowe aktywne, czy też po prostu namierzane radarowo, to dość ciekawy typ pocisków. Żeby zadziałały, musimy oznaczyć pojazd lub po prostu, żeby był w polu naszego widzenia, jeżeli jest to bliski dystans, i strzelić bardzo blisko niego. Tak jak widzieliście tutaj i tak jak widzicie, jeżeli wystrzelimy troszeczkę za daleko, to te pociski już nie trafiają w nasz cel, tylko przelatują sobie najzwyczajniej obok. No i to jest dość ciekawa sprawa. Myślę, że to jest najlepszy typ pocisków, jeżeli już chwilę pogramy pelotką, odblokujemy go za 21 tysięcy punktów. Tak jak mówiłem, warto używać tych rakiet. No niestety jest to kolejny aspekt, dlaczego pelotka jest taka mocna. Według mnie w ogóle nie powinno być drugiego slotu w pelotkach, no ale to już tylko moja opinia. Tak samo jak w przypadku radarowych pasywnych, flary mają tutaj ograniczone działanie na bliskim dystansie, no na dłuższych dystansach już działają one najzwyczajniej normalnie. I teraz aspekt rakiet Zuni. No, to jest dobre pytanie. Tu stawia nam właśnie dobre pytanie, czy używać ich, czy nie. Odblokujemy je za 18,5 tysiąca punktów. I dlaczego musimy się nad tym zastanowić? Ponieważ głównym zagrożeniem dla tych, co grają w pelotce, będzie czołg. Czołg, który jest w stanie zniszczyć nas trzema strzałami.
No i tutaj właśnie przydałoby nam się coś do obrony. Ja proponuję na mapach takich jak na przykład Fabryka 311 używać tych rakiet, ponieważ działko 30 mm wystarczająco pokryje nam walkę z pojazdami lotniczymi, a pojazdy lądowe będą mogły być, będziemy mogli się przynajmniej bronić przed tymi pojazdami lądowymi. Tutaj macie zasymulowaną sytuację, kiedy czołg do mnie strzelał, każdy strzał trafiał, jak widzicie udało mi się go pokonać, więc jest ok. To by było na tyle, jeśli chodzi o uzbrojenie. Przejdę teraz do podsumowania. No i kiedy dokładnie znamy już uzbrojenie pilotki, możemy wytypować sobie najlepszy zestaw. Według mnie będzie to przede wszystkim osłona aktywna bądź dym. Ich działanie zostanie omówione już niedługo w oddzielnym filmie. Do tego będzie to oczywiście działko 30 mm i do wyboru rakiety Zuni bądź rakiety aktywne, rakiety atarowe aktywne. Wydaje mi się, że lepszym posunięciem będą rakiety radarowe i po prostu tutaj ważna jest pozycja naszej pilotki, co chciałem właśnie teraz omówić. Pilotka zawsze powinna trzymać się tam, gdzie linia frontu naszego zespołu, już tłumaczę, linia frontu naszego zespołu to taka linia, za którą nie wysuwa się żaden pojazd czy też piechota, czyli to najczęściej są po prostu flagi, które nasza drużyna przejęła. To oznacza, że jeżeli na przykład nasza, tak jak teraz na ekranie, nasza drużyna ma flagę A, to ja po prostu trzymam się mniej więcej na tej fladze A, gdzieś tak na oddali, daleko od dróg i daleko od wszelkich budynków, tak żeby nie trafiły mnie żadne rakiety czy też pojazdy typu czołg czy BWP. No i to właśnie zależy, czy będziemy grać sobie tak bardzo pasywnie, czyli będziemy starać się chować przed pojazdami, czy też będziemy jeździć sobie po całej mapie i starać się grać agresywniej. Według mnie, wydaje mi się, że najlepiej będzie właśnie grać statycznie, grać w jednym miejscu. I dlatego właśnie używajcie rakiet radarowych aktywnych. No i pamiętajcie, że jesteście w każdej sytuacji, jesteście narażeni na rakiety TV od helikopterów, czy też samolotów, które mogą okazać się dla Was śmiertelne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Postarałem się tu bardzo szczegółowo omówić całą pilotkę. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości, jakie mieliście dotychczas z tym pojazdem, zostaną rozwiane. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, śmiało zadawajcie komentarze. No i pamiętajcie, że jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to możecie polubić go, bądź jeżeli chcecie otrzymać więcej materiałów z naszego kanału, to zasubskrybować ten kanał. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szczegółowy poradnik dotyczący pilotki. Trzymajcie się, no i narka.